Was. Nazywam się Marek Cypiński. Chciałbym, żebyście zatrzymali się na moment. Spojrzeli na mnie. Jestem młodym przedsiębiorcą, który myśli racjonalnie, ale przeciwna rzecz wydarzyła się w moim życiu. Spotkałem Jezusa, żywego Boga, z którym mam dzisiaj relację i który mnie zbawił. I chcę Ci o nim opowiedzieć. Chcę Ci powiedzieć, że Ty przez Jezusa możesz zostać zbawiony. Wiesz, Bóg stworzył człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby móc przebywać z Bogiem, ja to muszę tam żyć w tym ogrodzie. Natomiast to, co wybrał człowiek, to niezależne od Boga. I to jest dzisiaj nasz problem, że żyjemy na koncentryśnie i chcemy być niezależni od Boga. Ale Jezus przez ofiarę na krzyżu wyciągnął do nas swoją dłoń, abyśmy nie musieli na nim zapracowywać. Wiesz, ja wtedy szokowałem różne religie, widziałem to, co robić, które nie działały. Widziałem tylko rytuały, które były puste i plastikowe. I wiedziałem, że musi być jakiś Bóg i chciałem go poznać. I w pewnym momencie zacząłem wołać, że Jezu, jeśli Ty jesteś żywy i prawdziwy, ja potrzebuję Cię poznać. Wiesz co, Jezus mi odpowiedział. Jestem zdrowym człowiekiem dzisiaj. Jestem zdrowym człowiekiem, a spotkałem Jezusa. A chcę Ci powiedzieć, że On również jest dzisiaj dostępny dla Ciebie. Jeśli chcesz pojednać się z Bogiem, możesz to zrobić tylko przez Jezusa. Wiesz, Jezus nigdy nie powiedział, że musisz być zdrowym człowiekiem, albo że musisz spełniać jakieś wierzyć przykazem, czy chlebać pacierze. Jezus powiedział, musisz narodzić się na nowo. Jeśli Ty nie narodzisz się na nowo tutaj na ziemi, nie spotkasz się z Bogiem, nie spotkasz się z Bogiem, inaczej tylko przez Jezusa. Jest napisane, że w żadnym innym imieniu nie możemy zostać zbawieni, gdyż Bóg nie dał żadnego innego imienia na ziemi, jak tylko Jezus. I Jezus mówił o sobie, że tylko On jest drogą, prawdą i życiem i nikt inaczej nie przychodzi do Ojca, jak tylko przez Niego. I wiesz, ja w taki przedziwny sposób spotkałem Jezusa. Ze łzami w oczach, gdy nie radziłem sobie już w życiu, zacząłem wołać, że jeśli jesteś żywy i prawdziwy, potrzebuję Ciebie poznać. I On mi odpowiedział. Jest tak samo dostępny dzisiaj dla Ciebie. I wierzę, że jeśli w głębi swojego serca zawołasz, Jezu, potrzebuję Cię poznać, jestem 100% pewien, że Jezus odpowie Ci. On jest taki sam dzisiaj, jak 2000 lat temu. Tak samo uzdrawia. Ma moc, ma pełnię mocy. Jeśli zmagasz się z jakąś chorobą, przyjdź do mnie, położę na Ciebie ręce, zostaniesz uzdrowiony. Ojcze, ja modlę się na tym miejscu, aby ci ludzie, którzy to słyszą, aby dotknął ich głód poznania Boga, aby spotkali się z Tobą. Ja Ci dziękuję za Jezusa, za ofiarę Jezusa i modlę się, aby każdy, kto teraz tego słyszy, spotkał się z Tobą przez Jezusa Chrystusa. Wiesz, to jest takie proste. Jeśli chcesz się spotkać z Jezusem, możesz to uczynić w jednej chwili. Podnieś swoją rękę, zobaczę Cię, podejdę do Ciebie. Przyprowadzę Cię do Jezusa, poprowadzę Cię w modlitwie. Podnieś teraz swoją rękę. Podnieś swoją rękę, jeśli chcesz spotkać Boga w tym momencie. Jeśli chcesz się pojednać z Bogiem przez Jezusa. Amen.